zespół reprezentacyjny sygnalistów myśliwskich Hubertusy przy kole numer 31 Barza Muszyńca Warty. Jest to dla nas szczególne wydarzenie, gdyż po raz pierwszy gramy w pełnym umundurowaniu z instrumentami oryginalnymi, typowo myśliwskimi, które zakupiliśmy dzięki projektowi z środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kołowieckie złożyło wniosek poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania między Bartą Mannerem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o pomoc finansową właśnie z środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cała operacja miała na celu właśnie zakupienie dobrego budowania i instrumentów myśliwskich do prowadzenia warsztatów muzycznych. W tej chwili operacja już praktycznie się zakończyła. Oczekujemy na zwrot pomocy, oferowanej pomocy. Ale jest to nie mała kwota, bo 70% kosztów dalej operacji. Jest ich zwracany Urzędu Marszałkowskiego. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Z tego miejsca chciałbym tutaj podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszego. Dzięki temu możemy otwierać się przed nami droga występów na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach muzyki myśliwskiej, a zarazem możliwość kultywowania i propagowania właśnie tej dziedziny, jak jest muzyka myśliwska. Chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego naszego sukcesu. To tyle informacji. Zagramy teraz dwa utwory. Będą to dwa marsze. Pierwszy będzie to Ateizm Myśliwski autorstwa niemieckiego kompozytora Reinholda Schliba. Drugi będzie to Jager Marsz. Również jego bardzo zachęcam i proszę do usłyszenia.
Thank you.